Witam wszystkich z tej strony Kłodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Gothic. Moi drodzy, w poprzednim odcinku działo się tyle, że nawet nie wiem od czego zacząć. W każdym bądź razie pogadaliśmy z Xardasem, że udało nam się dotrzeć do podziemnej świątyni orków. On nas wysłał do swojej starej, znaczy do swojej starej wieży, żeby to źle nie zabrzmiało. Tam znaleźliśmy zbroję z magicznej rudy, udało nam się naładować miecz Uriziel, z tego miecza Uriziel. Udało nam się wyciągnąć runę o nazwie Fala Śmierci Uriziela, zostaliśmy nekromantą, nauczyliśmy się zręczności, pogadaliśmy z Lee. To chyba tyle, co się działo. No i cóż, moi drodzy, na początku chciałbym sobie ogarnąć spele wszystkie, wiecie, zaklęcia sobie poukładać. Więc pozwólcie, że od tego zacznę. Tu mamy pustko, czyli tak. Najpierw sobie oczywiście założymy ognistą burzę, później założymy sobie falę śmierci Uriziela, numer 5, numer 6 niech to będzie na przykład deszcz ognia, numer 7 niech to będzie uzdrowienie i numer 8, że tak powiem, nazwałbym ją runa klucz, czyli niech to będzie właśnie teleportacja do magów ognia. Ponieważ, moi drodzy, do magów ognia mam zamiar się udać. Z tego, co pamiętam, było to zawsze bardzo mocno zbugowane. Ten teleport, tam działy się różne dziwne rzeczy. Mam nadzieję, że Union i te inne patchy to usuwają. W każdym bądź razie ta przyszła wizyta nasza w starym obozie jest traktowana jako kanon, więc no broń Boże, żebym ja miał to pomijać. Bo tak jak Wam, moi drodzy, wspomniałem, nie chcę robić tej serii po łebkach, chcę tą serię zrobić po prostu w jak największym stopniu, w jak największym procencie. Żeby ta seria po prostu była na swój sposób pełna. Tak więc co, no, nie będę przedłużał, tylko, moi drodzy, po prostu teleportujmy się do naszego starego znajomego, czyli starego obozu. Lecimy. Hej ty, co tu robisz? Podejrzewałem, że prędzej czy później ktoś spróbuje użyć pentagramu, ale w odróżnieniu od tego zdradzieckiego kowala Stone'a, ciebie już nie potrzebujemy. Straż, tutaj. Gdzie jest Stone? Za kratkami. Hej, ty! Ale ciebie czeka miły, przytulny grób. Brać go, chłopcy! Posiekać go! Dobra. Czyli tak jak mówiłem, jest zbugowane. Tutaj jest rozmowa z Gomezem, która się niestety zbugowała. I teraz tak, mamy face to face z Bartolo, ale okej. Okay. Dobra. Zbugowała się, o Jezus Maria, rozmowa z Gomezem. Jednak mniejsza z tym. Dobra, ja stąd... Nie, ja stąd... No... Jejuś. Dziwny początek odcinka. Tak myślałem, że będzie zbugowane coś tutaj brzydkiego. Ale mniejsza z tym. Nie uzdrowienie, tylko fala śmierci. Pierścień śmierci, mniejsza z tym. Szybko tutaj w boczek. No nie wykastuję tego. Muszę się gdzieś od nich tutaj uwolnić. Szybciutko. Może tu w kącik? Dobrze! To było zacne. Tam biegnie kruk. Nie, tylko nie kruk, ale kruka możemy na solo wyklepać chyba. Tylko tam do mnie naginają z kurz, więc szybciutko, ale już. Tu w ogóle jeszcze ktoś do mnie. Dobra. Szybko deszcz ognia. Dawaj. Przepraszam, że taki zakręcony odcinek, ale widzicie, co się dzieje. Jeszcze raz powtóreczka. Dobra, nie wiem, za koło dostałem 20 exp, ale mniejsza z tym. Dawaj, bezimienny. Nie baguj się, chłopie, tylko kastuj to. Dobra, kogoś tam zabiliśmy. Podleczę się szybciutko. Dlaczego znowu mi się menu główne baguje? To ja nie wiem. Czyli rozmowa z Gomezem ma się niestety zbagowała. No trudno się mówi, żyje się dalej. Tak myślałem, że tak będzie. Ale to się bugowało za każdym razem, więc no trudno. W każdym razie, moi drodzy, będziemy musieli wyciąć tutaj cały stary obóz i dotrzeć do Stone'a, jak wspomniał nam Bartolo. Ponieważ do Stone'a właśnie mamy tutaj największy interes, czyli tak, wszyscy tutaj zginęli. Tak, Koristo, jej, źle tego wszystkiego masz, chłopie. Bogactwo niesamowite, oczywiście ograbię, w sumie dlaczegoż by nie. Chociaż nie wiem, po co mi tyle rudy, ale no mniejsza z tym. Troszkę miksturek, troszkę czegoś. Drago, też tam jakieś bzdurki miałeś. Dobra. Tu może sobie... O właśnie. Kruk, ty jeszcze żyjesz, to zaraz zginiesz. Cyk. Dobra, zginął. 800 expa za niego. Sroga ilość. Dobra, poprawka szybko.
Tam ktoś do mnie nagina, ten cwaniak. Dobra, jedziemy z nim. Może spadnie z tego murku, z tej blanki. Znaczy, to nie ma blanek z tego murku, dobra, miesza z tym. Dobra, skip. Okej, co ty... Ale tamten strażnik ma zasięg, jasny gwint. Dobra, najgorsze jest to dobijanie. Nie, muszę tutaj się ukryć. Może za tym drzewkiem tu, za tymi sękami. Dobra, szybciutko, nie uzdrowienie, tylko... pierśnie śmierci, czy ja go dosięgnę? Zobaczymy. Jaki to ma zasięg? Chyba nie. Nie, troszeczkę zabrakło. Ale pójdziemy sobie za ten murek. Tu. O, właśnie. Tu już powinienem go sięgnąć. Tak jest, bez szans. Tamten drugi też dostał, znakomicie. Cios łapą w ogóle, co to za ten, co to za broń? Ile ty miałeś lutni? Masakra. Kto tam do mnie jeszcze strzela? Ten to jest tam. Tego ściągniemy na legalu, on nie zdąży nas zabić. Mamy za dobrą zbroję, niestety, dla niego. A niestety dla nas. No. No, dzisiaj. Dobra, wziął i umarł. Mało brakowało mnie, wykończyła ta menda. Flashbacki z wolnej kopalni mocno. Dobra. Na szczęście jakoś mi się udało przeżyć tą pierwszą, najgorszą falę. Czyli lecimy dalej. Tylko chciałbym tutaj sobie jeszcze... nawet nie będę okradał tych randomów. Matko, Torres, on ma wszystko, co ja mu sprzedawałem. Wszystkie miksturki. O, bogactwo. Biorę wszystko. W sumie dlaczegoż by nie? Dobra, już zarobiony jestem. Kruk ktoś miał w sobie ciekawego? Prawo kruka. Mhm. Dobra. Tutaj jakieś podstawowe itemzy. Tutaj ktoś do mnie bli... Szybko, bo zginę. Matko Boska, jak on bije blizna. Jezus Maria. A ja sobie green zapisałem, nie? Dobra, teraz ze spokojem. Uzdrowionko. Dobra, bliznę sobie wiem, jak zabiję. Przez murek po prostu. Będę spamował mu falą śmierci. Tyle, tylko pozwólcie, że sobie zapiszę grę. Ale skisłem w moment. Aż mi się gorąco zrobiło. Dobra. Nie deszcz ognia, tylko pierśnie śmierci. Tu sobie w narożniczku staniemy i... lecimy. No. Dobrze. Fuh. Naprawdę było gorąco. Gdzie ten blizna tu stał? Gdzie on jest w ogóle? Bo z niego jest fajny mieczyk. I nawet nie wiem, gdzie on jest. No trudno, najwyżej nie będę miał miecza blizny. Gdzieś mi tu zginął pewnie w tajemniczych okolicznościach. Albo gdzieś na górze jest, albo coś. Jego ciałko. Teraz nawet nie dostrzegę go. Nie wiem. Czy on tu gdzieś by był? Nie widzę go. No trudno, bo miał fajny miecz. Jeszcze spojrzę tutaj sobie na górę. Ale masakra jakaś. Tutaj chyba było przejście, nie? Tu. Ale ja tutaj blizny nie widzę. Czyli mi gdzieś zginął. No nie ma tu nigdzie blizny. Szkoda, bo miał fajny miecz. No wiecie co, a w sumie co tam będę się szczypał, po prostu sobie wczytam gierkę i tyle, i go sobie tutaj normalnie poszukamy. Dobra, tu wylazła ta menda, czyli teraz od niego odzyskałem mieczyk, tak jest, dobra, to nie było trudne. Czyli widzicie, czasami warto wczytywać, zwyczajnie warto. Dobra, miecz sędziego to nie kusza wojenna, no, ale ja chcę to, co on ma fajnego, nie bełty. Miecz blizny. O, to mnie interesuje. Bo tak, miecz blizny ma 85 obrażeń. On wygląda dokładnie tak samo jak nasz. A nasz ma tylko 66, nie? Wraz z berserkera, więc bierzemy sobie miecz blizny. Bez zmian wizualnych, ale zmiany w... Aha, tam jest ekipka. Ale zmiany w obrażeniach, nieuzdrowienie. Deszcz ognia, tu może być... Nie, pierścień. Pierścień, proszę, dzięki. Dobra, lecimy. Ciekawe, czy to ich zabije. Raz. Powtóreczka. Dobra, wszyscy chyba zginęli tutaj, dookoła. Tak. No i cóż, moi drodzy, polecimy do... O, matko, kto to wyleciał? Arto. Czy warto... Czy Arto było? Szaleć? Tak. Chyba nie. Dobra. Dobra, on miał jakieś tam bzdury, nawet go nie okradam. O, tutaj jest cwaniaczek.
Ale co ja się będę szczypał? Wjadę do niego tam na górę i tyle. Ma taką fajną kosę, teraz to na luzaku. No i spróbuj szczęścia. Dziękuję, dobranoc, dwa hity. Dwa hity i poziomeczku. No i moi drodzy, niestety nie będziemy mieli takiej fajnej, epickiej rozmowy z Gomezem. Bo niestety zbagowało się coś tam brzydkiego. Kto tu stoi? Ten se w ogóle tu stoi, na co on czeka? A, on chyba wziął i umarł, nie? Tylko się zbagował. Nie, on żyje. Co tu się w tej grze dzieje? To ja nawet nie wiem. Dziękuję, level up. Dziękuję, dobranoc. No i gdzie jest Gomez? Tam siedzi ta menda i teraz tak. Zapiszemy sobie grę, bo on może nas strącić z rowerka, bo jest mocny. On jest naprawdę mocny. Czekajcie, podejdziemy do niego na penerkę. No, próbuj szczęścia, gruby. O, bije mocno. Ale bez szans, przez bezimienny, bez szans. Nara, Gomez. Dziękuję. Dobranoc. Gniew Innosa, świetna kosa. I mamy klucz do lochu, bardzo istotny. Klucz Gomeza, otwiera skrzynię Gomeza, otwiera składowisko w piwnicy magnatów. Tam trzeba będzie tam zejść. Amulet potęgi, dobra. Obczajmy sobie jeszcze Gniew Innosa. No, świetny miecz, ale niestety nie możemy go dzierżyć. Znaczy możemy, ale po co ja mamy falę śmierci Uriziela, nie? To po cóż, na cóż. Okej. No, i teraz co my tu mamy? Serafia. Czy ty nie jesteś czasami siostrą Serafisa? No to dziewucho. Wachluj me oblicze. Jak Borat. Król na zamku, król na zamku. Przynieś to, zanieś tamto, król na zamku. Dobra. No i cóż, tutaj mamy wewnętrzny pierścień właściwie wyczyszczony. I chyba mamy ogarnięte to, co chciałem ogarnąć. Tak, tutaj sobie możemy jeszcze spojrzeć. Popatrzeć, tu oczywiście kucharza nie będziemy zabijać. Tu ktoś wpadł i wypadł, kto to był? Strażnik. Dzień dobry. Do widzenia. Tam w ogóle jakiś jeden chyba kucharz uciekł. Następna bójka. Następna bójka, tak jest. Dobra. No to co, moi drodzy, najpierw chyba sobie zejdziemy do lochów. Ponieważ tam mamy naszego zamkniętego, naszego kowala Stone'a, a od niego będziemy potrzebować, że tak powiem, jedną z przysług, czy też jedną przysługę. Czy tu jak ktoś jest, kto go pilnuje? Jest strażnik. Co to się za strażnik, że uciekasz? Halo? Ej. Nie, nie, nie. Jak jesteś taki cwany do końca, byłeś wierny Gomezowi, no to giń. No. I teraz pytanie za punktów 100, gdzież siedzi ten cały nasz Stone? To w ogóle jakaś ta, jakaś wajcha, dźwignia, ale mniejsza. Z tego co pamiętam, on był gdzieś tu. No i pyk, to lotek 10 na 10, trafione. Czego chcesz? Nie wyglądasz mi na jednego z siepaczy Gomeza. Masz rację, nie pracuję dla Gomeza. Więc jak się tutaj dostałeś? Tylko Gomez ma klucz do lochów. Dostałem go od niego. Chcesz powiedzieć, że to ty załatwiłeś Gomeza? Dokładnie. Stary, nie wiedziałem, że stać cię na coś takiego, ale cieszę się, że ten przeklęty bandzior dostał wreszcie, co mu się należało. Ale dlaczego mnie uwolniłeś? Usłyszałem, że siedzisz tu zamknięty i pomyślałem, że mógłbym załatwić Gomeza i zwrócić ci wolność. Cóż, wielkie dzięki. Jestem ci niezmiernie wdzięczny. Wpadnij kiedyś do mojej kuźni i to pogadamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobrze, moi drodzy, udało nam się uwolnić Stone'a. Ja bym chciał tutaj szybko jeszcze wyskoczyć. Nie w tę stronę, a w sumie czekajcie. Weźmiemy sobie tą... A, mam tylko jeden szybkość na dwie minuty. Co wy gadacie tak biednie? Chciałbym szybko wyskoczyć i sprawdzić, czy tutaj nie ma kogoś, jakiegoś strażnika, który mógłby ewentualnie naszemu Stone'owi zrobić krzywdę. Jego trzeba teraz pilnować jak oka w głowie, ponieważ on może wykonać dla nas bardzo fajny upgrade jednego itemka, więc spoko. Czy tu jakaś menda się jeszcze nie pochowała? Z tego co widzę, nie ma nikogo. I zanim, moi drodzy, zejdę do zewnętrznego pierścienia, bo tam jeszcze kilku cwaniaczków zostało, to bardzo bym chciał sobie zejść tutaj do tej piwnicy, do której dostępu nie mieliśmy, i zobaczyć, co tutaj magnaci sobie składowali. O, strażnik. Dzień dobry.
Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, żeby to był strażnik, ale no, jak wiadomo, Gothic ma to do siebie, że mocno lubi zaskakiwać. Otwieramy wrota. Przecież ja mam klucz do tych... Nie mogę? Co wy gadacie? No przecież mam klucz do lochów, tak? Do tego. No czekajcie, w pozostałych. Pozostałe. Klucz. Nie. Do wolnej kopalni. Do lochów. Do zatopionej wieży. Nie. Tutaj klucz kawalorna. Skąd ja go mam, to nawet nie wiem. Chyba od kawalorna go tam pożyczyłem. Tu. Klucz do skrzyni. Nie. Klucz Gomeza. Otwiera skrzynię Gomeza. Otwiera składowisko w piwnicy magnatów. Składowisko w piwnicy. To piwnica powinna być tu. Chyba, że... Poczekajcie. Tylko, żeby drabina mi chciała ze mną współpracować, to byłoby w porządku. Skoro już tu jestem, to chciałbym to jeszcze sprawdzić, no bo... Pieruna Kai to wejście. Pieruństwo może... Czekajcie. Tutaj siedział Gomez, tak? No tutaj nie będzie. Chyba, że gdzieś tutaj jedna z tych komnat tu może, nie wiem, tutaj... Czy nie tutaj? Tutaj nie ma żadnych drzwi, to nie. Wiadomo, że my tutaj już byliśmy jako cień. Jezus, kiedy to było, Matko Bosko? 100 lat temu, dawno temu, nieprawda? Obczaję sobie po prostu wszystkie drzwi. I tyle, no bo coś gdzieś to musiało prowadzić. No to nie może być klucz tak o, żeby sobie był. Nie wierzę w to. Tu jest, nie wiem, czy nie kwadrat Gomeza. Tak, Velaya się tu kąpie. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Tak, oczywiście dostałem kosza. Oczywiście motyw był z Velayą, żeby ją też uwolnić. Nawet nie wiem, czy nie właśnie teraz pod koniec gry. Ale niestety ten motyw został, no może nie tyle co wycięty, tylko niedokończony i po prostu zostawiony samemu sobie. Może to tu było? Tej, może to było tu? Albo i nie. Nie, ja już tu byłem. Chyba, że to było tam w zewnętrznym pierścieniu, takie wejście nad chatą... Fiska? Chyba coś takiego było. Zaraz to sprawdzimy. Jakby co, moi drodzy, odpalę sobie deszcz ognia, gdyby któryś ze strażników chciał tutaj się za mocno wykazać. Wiecie, o, tam jest jakaś ekipka. Tam są strażnicy, więc zaraz im damy, ale może lepiej pierścienie śmierci. Co tam, bramę zamknął, czy otworzył? Nie wiem, co on tam chciał osiągnąć, ale lecimy. Pierścień śmierci was nauczy. Dobra, popraweczka. No i dziękuję, dobranoc. Wszyscy poskładani, oczywiście. To polecimy tam nad chatę Fiska. No bo tutaj raczej tutaj w zewnętrznym pierścieniu nie chcę nikogo zabijać, no bo, moi drodzy, wiadomo, kopacze są najniższą kastą i oni są bardziej nawet poszkodowani niż magowie ognia, bo oni sobie cały czas żyli w dostatku, a jednak kopacze, no, są bardzo uciemiężoną, że tak powiem, ekipą. Bardzo uciemiężoną kastą. Oni są tylko, wiecie, takimi robaczkami. Tam jakiś strażnik chce do mnie strzelać, ale mniejsza z nim. Jak będzie za dużo kozaczu, to do niego pójdę i będzie mu łyso. To było gdzieś tutaj to wejście? No gdzieś tu to było, ale... O, już do mnie strzela jakiś cwaniak. No dobra, chcesz zatańczyć, to zatańczymy. No przecież ja problemu... Jak na chatę wszedł w ogóle? Co za koleś? Dobra, leć... O, nie, nie. Deszcz ognia. I skończyło się. Zdenerwowałeś mnie, chłopak. Tak więc popraweczkę jeszcze raz. I powinien zginąć zaraz. Ale mocny jesteś, gościu, ej. Czemu on nie ginie? Co jest do jasnej? No nie, naprawdę, ale naprawdę ta zbroja musi mu dać sporą odporność na ogień. No, wreszcie się złożył. Albo ten deszcz ognia jest taki słaby, jedno z dwóch. Dobra, podleczmy się odrobinkę. Albo więcej niż odrobinkę. Okej. Tutaj cyk. Chciałbym sprawdzić to wejście. Gdzie to było? No gdzieś tu było na bank. Tylko teraz gdzie? No nad chatą Fiska, albo tutaj troszkę dalej w tej wnęce. Tu nie czasami coś? Czekajcie. Ja to znajdę. Jest. Jest tutaj to wejście. Tak, i czy to było nie... Właśnie, czy to nie było tutaj? Zaraz będziemy wiedzieć. Prawdopodobnie.
O, tylko mi się bezimienny zbagolił strasznie. Jezus Maria, co to było? Dobra, tu mam jakieś strzały. No moi drodzy, jak już tu jestem, no to sobie posprawdzamy, co tu jest, nie? No dlaczegoż by nie? Ja wiem, że wszystkiego mam od groma i trochę. Czyli tu było wejście chyba do lochów. Dobrze. Są tu jakieś skrzynie? O matko. Krwawe ostrze. Co za item? W ogóle ile oni tutaj tego mają? Jasny gwint. Sztos. No tu sobie ruda leży. Niech sobie leży. A nie ma takiegoś kuferka czy czegoś? A tutaj dalej? I tutaj dalej jest zamknięte. No dobra, no spodziewałem się czegoś więcej. Bezimienny... Nie, ja stąd wychodzę, bo tu jest za mocno zbagowany temat. No dobra. Tam gdzieś pewnie jakiś klucz by był od kogoś. Pewnie nie zebrałem, czy od Bartolo, czy od Kozia, ale no mniejsza z tym, no trudno. Sprawdzimy, czy tu jeszcze nie ma jakiegoś zbyt... ambitnego strażnika, który chciałby nam zrobić kuku. Nie, tu są cienie zwykłe. A tam ktoś jest. O, widzisz, widzisz, widzisz. Ci ja w ogóle próbuję uciekać, jakie luje, nie? Luje drapieżne. Okej. Nie, nie będę was, chłopaki, zabijał. A w ogóle co ja tutaj robię? No, otwieramy wrota. I nic to nie dało. Aha, czyli coś się musiało zaciąć. Spójrzmy jeszcze tam na arenę, czy ktoś tam nie został, który może być wyklepany, jakiś ziomek. No i co, moi, potem chyba sobie pójdziemy do Stone'a, nie? Tak, tu wszyscy są pozabijani. Scotty. Scotty, ty jesteś strażnikiem, a nie cieniem, ty nie chcesz uciekać? Co ty gadasz? No dobra, no to sorry, Scotty. Jakbyś uciekał, to byś żył, a jak nie uciekałeś, no to niestety spłyń. Dobra. No i to chyba będzie chyba wszystko, co mielibyśmy tutaj do roboty. Oczywiście poza najważniejszą ze spraw. Tak, Snaf sobie ucieka. A gdzie jest wrzód? Gdzie macie wrzoda, chłopaki? Tak, go unikałem całą grę, tak chciałbym go zobaczyć, chłopaka. Chłopaka, ziomeczka i innego wariata. No tutaj chyba go nie ma. Albo zginął, albo gdzieś już uciekł. Ale nie wiem, czy on był na tyle rozgarnięty, żeby uciec. A tu kto siedział? Halo? Ktoś tu siedział? Hej, ty! Nie myślę, że mnie jeszcze z chaty wywala. Hej, ty! Dobra, nie będę cię nawet, chłopie, bił, bo... No nie, no szkoda mi kopaczy. No to dobrze, moi drodzy. Tu byśmy mieli wszystko raczej ogarnięte. Być może od któregoś z magnatów po prostu nie wziąłem klucza, tak jak mówiłem, i do tych piwnic dalej wejść nie mogłem, ale no mniejsza z tym. Tak więc co? Stone powinien być na swoim miejscu. No to co, wypadałoby z nim pogadać i zrobić upgrade itemu, o którym wam wspomniałem. A, jesteś. Mam u ciebie dług wdzięczności za wypuszczenie mnie z lochu. Wiesz, tak sobie myślę. Nie mam nic cennego, co mógłbym ci dać, więc może zamiast tego wykuję dla ciebie coś specjalnego. Może jakiś pierścień albo coś w tym stylu. Dlaczego Gomez kazał zamknąć cię w lochu? Ten sukinsyn ubzdurał sobie, że spiskuje potajemnie z magami ognia. Nie zabił mnie tylko dlatego, że jestem najlepszym kowalem w całym starym obozie. No i wrzucił mnie do tej zapluskwionej celi i wypuszczał tylko wtedy, gdy była dla mnie jakaś robota. Okej, moi drodzy, czyli zobaczcie, tutaj mamy tak. Możesz wzmocnić dla mnie tę zbroję. Przydałby mi się pierścień wzmacniający moje siły życiowe. Chciałbym, żebyś wykuł dla mnie pierścień ochrony. Potrzebuję czegoś, co zwiększy moje umiejętności magiczne. Oczywiście, moi drodzy, najbardziej opłacalnym tutaj wyborem jest wzmocnienie naszej zbroi z magicznej rudy. Tak więc no ja też oczywiście wybiorę tę opcję. No i zobaczymy, co to wzmocnienie nam da, jakie tam bonusy nam wklepie ten stone, ale jakby nie patrzeć, jeżeli gościu ma predyspozycję do tego, żeby grzebać przy takiej zbroi, no to gościu musi być utalentowanym kowalem, nie? Możesz dla mnie wzmocnić tę magiczną zbroję? Jasne, daj mi ją i zaczekaj chwilę. Oto twoja wzmocniona zbroja. Teraz jesteśmy kwita. Do zobaczenia. No i widzicie, z tą spoko ziomeczek. W ogóle bezimienny teraz wygląda, jakby przed chwilą go za barierę wrzucili. Obczajmy sobie tę zbroję.
Wzmocniona zbroja magiczna Kowal Stone jeszcze ją ulepszył, ale mimo wszystko nadal jest słabsza. Pozwólcie, moi drodzy, że jeszcze troszeczkę pocieszę się widokiem naszego bezimiennego w tej magicznej tutaj zbroi, właściwie zbroi nekromanty. I tutaj, moi drodzy, jako tako z tego obozu wyjść w sposób normalny chyba nie możemy. Tak więc co, no tutaj w starym obozie mielibyśmy chyba wszystko ogarnięte, tak? No tutaj nie będę zabijał i mścił się na tych kopaczach i cieniach. Na nich mógłbym sobie nabić jeszcze trochę expa, ale w sumie po co mi to? Nawet już nie mam gdzie tych punktów nauki specjalnie spożytkować. Czyli tak, w nowym obozie mamy przegibane. W starym już no w sumie tak samo, chociaż teraz nam nie ma kto co zrobić w tym starym obozie, ale do tej pory mieliśmy tam ze wszystkim na pięku. Tak więc co, ja bym się chciał, moi drodzy, wytelepcić jeszcze w jedno miejsce. Tutaj mianowicie... Zmieńmy sobie runę właśnie na runę teleportacji do obozu na bagnie. I chciałbym zobaczyć, co chłopaki tam mają do zaoferowania w ostatnim rozdziale gry. Być może jakaś niespodzianka się trafi. Zobaczymy. Okej. Okay. No tutaj jedyny obóz, który nas traktuje tak jak się należy. Czyli po prostu no, w sposób może nie jakiś tam przyjacielski, ale przynajmniej neutralny. Tak więc chciałbym najpierw polecieć do bala... Namiba? Nie, Kadara. Dobrze, Kadara. Zawsze mi się mylą te chłopaki. Do bala Kadara sprawdzić, cóż on tam ma. Ciekawego. Chciałbym zdobyć księgi traktujące o magii. Ale zauważyliście, że on już nie ma tej buźki otwartej? Więc w końcu się ogarnął. Wiecie co? A kupię sobie te dwójki wszystkie, a co tam? Co mi szkodzi? Czy on ma jakąś runę ciekawą? Urok nie, kontrola nie. A może bym kupił tą kontrolę i urok, bo nigdy z nich nie korzystałem, może później bym z nich korzystał. I te pirokineza nie, ale telekinezę bym chciał. Dobra. To ja ci, ziomek, co tu mogę sprzedać? O matko, ja mam tyle itemsów, tyle wszystkiego. Proszę bardzo, krzyk wojownika proszę raz. Mściwa stal proszę raz. Krwawe ostrze proszę raz. I to cały handel, nie? Typowo. Może tymi runami jeszcze później się pobawię. Dlaczegoż by nie? Przecież to nie jest jeszcze wszakże, moi drodzy, ostatni odcinek moich przygód w Goticzku. I zobaczymy, co ciekawego ma nasz Pandarion w asortymencie. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Oto broń, którą mam aktualnie na składzie. Dobra, mamy co? Co ty masz za najlepszy mieczyk? Masz trochę tego, masz mściwą stal, wściekłą stal, no masz trochę tej dobroci. Ale niestety, no nic poza... Nic lepszego niż to, co ja mam, niestety, chłopie, nie masz. Tak więc co? Zastanawiam się, moi drodzy, co teraz dalej zrobić. Gdzie teraz dalej uderzyć? Miałbym jeszcze jedną miejscówkę. Z tego co widzę, no za dużo odcinka mi nie zostało, ale przynajmniej wiecie co, no sobie zrobię taki myczek, że sobie pobiegnę do tej miejscowy chociaż. Napój lekkości, ale no dobra, weźmy na razie te minutowe, co tam. Moi drodzy, grunt, że udało nam się uwolnić Stone'a, grunt, że udało nam się wzmocnić zbroję. Szkoda, że no niestety ten dialog z Gomezem się zbagował, ale no moi drodzy, nic, a to niestety no nic na to nie poradzę, no są to sprawy, którymi nawet nie jest w stanie się zająć żaden player kit, czy service pack, czy union. Niestety no, są niektóre takie błędy krytyczne, których no, nie za bardzo da się naprawić, ale trudno się mówi. W ogóle ścierwojadka jeszcze no, zabije, no bo co, no, ale mięska z niego nie zbiorę. No chyba, żeby się zrespiły jakieś serafisy, no to bym sobie tam serafiska zebrał, nie? Dobra, w ogóle XP na jaszczurach w szóstym rozdziale, nie? Trochę kisne. Ciekawe, co tam się pojawiło w lesie ciekawego. Być może coś fajnego będzie, ale wątpię. Wątpię w to szczerze. W sumie, co ja się szczypię? Jakby było coś większego, to sobie walnę pierścień śmierci i tyle. Krwiopijca jakiś coś. Tam jakiś ścierwojad. Kretoszczur, o matko. Przecież to wszystko na hita zejdzie, nie? Dobra, kastujemy i lecimy. Jakieś wilczki, coś. Matko jedyna. Wszystko na hita idzie. A nie ma żadnego cienia stwora? Chyba się już nie zrespił, nie? Jej już pierścień śmierci naprawdę na ścierwojada. To już lekka przesada. Dobra, ja teraz...
Aha. Tak, 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 tak. I teraz co ja mam biedny żuczek zrobić? Mogę sobie spell zmienić? Nie mogę. A gdzie ja miałem zapis? Przed Gomezem dopiero. A ja bym sobie na przykład zapisał grę i wczytał. Co byście na to powiedzieli? Naprawdę, czy mi się bezimienny musiał teraz zbagować? A wczytajmy gierkę. No już prawie. Już prawie. Zapiszmy jeszcze raz. O matko, naprawdę gra mnie czasami nie lubi. No jeszcze troszkę, czekajcie, jeszcze raz, bo to może być, w tym szaleństwie może być metoda. Ale już prawie żeśmy zeszli z tej belki. Jak się to nie uda, to trudno. Najwyżej tutaj ciachnę odcinek i wszystko, ale masakra jakaś. No trudno, no. No ale już prawie. Dobrze, moi drodzy, no nie będę przedłużał. Miałem iść w stronę jednej z wież, której jeszcze żeśmy nie zwiedzili, ale no widzicie, no to jest bezimienny postanowił sobie, nie wiem, poczilować przy belce. Tak wygląda, jakby ją niósł na ramieniu. Tak więc co, moi drodzy? Przepraszam, że odcinek znowu się kończy tak niefortunnie, no ale no widzicie, no Gothic czasami po prostu mnie nie za bardzo lubi, no ale no na szczęście ja na Gothiczka, wiecie, że gniewać się nie umiem, wy mam nadzieję też nie będziecie się gniewać. Tak więc co, moi drodzy? To jeszcze nie jest koniec serii. Przed nami jeszcze troszkę roboty, ale już niestety niezbyt wiele. Tak więc, moi drodzy, dalsze poczynania naszego bohatera, który niesie na ramieniu belkę, będziemy sobie zwyczajnie ogarniać w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!